Mamy robotę. Najpierw odpowiedz na parę... Tak, tak, odpowiem. Spotkajmy się. Siemaneczko, widzowie. Dzisiaj postanowiłem w końcu nagrać ten odcineczek. Mówię w końcu, bo już tak od 4 dni nie mam co robić w tej gierce. A że nagrywam wam to na zapas, no to... To tym bardziej, kurde, jak już zmontowałem wszystkie odcineczki, no to tak średnio wiem co robić. Nie mogę za bardzo ruszyć z tuningiem samochodów, bo dopiero po odblokowaniu tego... Po przejściu, nie odblokowaniu, po przejściu tego rozdziału mamy odblokowaną korwetę, którą będziemy sobie już modyfikować pod gonitwę. Wszystkie samochody, zarówno pod Drag, Ferlidiego, jak i tego Belera, sobie mniej więcej wymaksowałem. Jeszcze tam będę oczywiście dopracowywał tuż przed gonitwą, albo właśnie po tej... No kiedyś tam sobie dopracuję na gonitwę. Mustanga też już w miarę dopracowałem. No chyba jednej części mi brakuje. No i to będzie tyle. Dobrze więc, co my tu mamy? Aha. Coś przyrzecznego, no dobra. To lecimy. Miller, mam dla ciebie robotę. Może najpierw daj mi to, czego chcesz. Chcę dorwać szefa familii, kolekcjonera. Sprowadza więcej sprzętu, który mieli w Kenixedu. Słucham. Trafiłaś na listę nawarów. Masz szansę zostać tajniakiem i znaleźć to, czego szukasz. Tylko miej oczy dookoła głowy i siedź cicho. Gratulacje, Miller. Teraz pracujesz dla familii. Aha, to już była misja, tak? Nie. Mam nadzieję, że nie. Dobra. Już ostatnio właśnie a propos tego nienagrywania musiałem sobie odpuścić, bo troszkę się rozchorowałem. Teraz na szczęście czuję się trochę lepiej i mogę wreszcie zrobić tą ucieczkę. I ewentualnie misję fabularną po tych wyścigach. Wyścigach, pseudo-wyścigach, nie? Brze. Wiecie, chyba nie bez przerwy. Że luzik. To ty dzisiaj prowadzisz? Mhm. Navarro mówiła, że siedzisz cicho. Tu masz forsę i lokalizację. Nie myśl, że możesz z tym wszystkim zwiać. Śledzę cię na GPS-ie. Gdzie się podziało zaufanie? Nie ma. I nie będzie. Tak, jedź w ten. O! Znowu chyba czasówka. Gdzie tu mamy najbliżej? Nigdzie. Chyba jednak ty. Masz łapówki? Tak, właśnie jadę. Dobrze, uważaj na siebie i nie zwlekaj. Zróbmy to pod... Nieważne. Jazz. Hej, jak postępy ze sprzętem familii? Pracuję nad tym. Musimy się śpieszyć, familia ma tempo. Takie rzeczy trochę trwają. Będziesz mi musiał zaufać tak. Ufam ci, Jazz. Nie ufam familii. O! Ale perfekcyjne parkowanie. Mam przekupić jakiegoś bogatego dupka. Ciebie? Gdzie forsa, dziewczyno? Holtzman! To będzie jakiś bosik. O kurde, tu są... O, fuck. To chyba, żebym już spier... Ach, nie zdążę. Spróbujmy. Zaczynam. Może będzie wystarczająco dużo czasu. To prawdziwy dżentelmen. Czyli poznałaś Holtzmana. To przedsiębiorca, który stoi za budową wieży kolekcjonera i szef ligi terenowej nazywanej Kompanią Ryzykantów. Czarujący.
Przynajmniej wiesz, z czym mierzy się twoje? Zaczynasz mieć wątpliwości? Ani trochę. Kto chciała mu usłyszeć? Popo, dobra. Muszę mieć trochę pieniędzy, żeby dalej pani pracować. Dzień dobry, panie Bradley. Pani zostawi tę gadkę. Gdzie pieniądze za celników? Proszę, i kilka familijnych pączków. Minuta 9. Może się uda. Idzie świetnie, Jess. Morgan. Mówi Jess. Mam informacje o familii. Ten sprzęt musi najpierw przejść przez cło. To znaczy, że sprowadzają go samolotami. Jesteś pewna? Przekupiłam glinę. Aha. Takie niewiarygodne te. O! Niezły wozik. Foj, ty mówisz? Może chociaż odrobina wdzięczności. Zjeżdżaj stąd. Ale... Dobra, nie będę mówił. Wiecie, co miałem na myśli. Chwila. Oh, motherfucker, ale trasa. Co tutaj dał? Nie, może nie. Mogę sobie sam? Nie mogę. Świetnie. To muszę zaufać GPS-owi. Wykręcam dobry czas. Ja mam 1,5 minuty. Slipka. Widzę, że poznałaś Natalię Nowak. To szefowa ligi wyścigowej znanej jako klub 1%. To była supernowa? Nie jest obrzydliwie bogata? Kasa familii jest przeźroczysta. Au. Shit. Mam dużo czasu, ale nie mogę się tak obijać. No fuck, znowu. Ruchy, Jazz! Jadę. Klub 1%, tak? Dobra, to już raczej niedługo będziemy się z nimi ścigać. Shit, nie cofaj mnie. No musiało. Musiało mnie cofnąć. Gdyby się zesrał. Ja zdążę? Mam nadzieję. To jeszcze 4 sekundy. Tu kto na mnie czeka? To jest kolejna paruwa. A kto to? Proszę, datki na dom dziecka w Sudanie Południowym. Jesteś mocna w gębie. Jak się nazywasz? Rodzice zapomnieli mnie nazwać. Nie, ratunku. Te teksty to już jest porażka. Nieźle, mam dobrze. 50 sekund. Dobra. Luźno. Ale złą kolejnę zabrałem. To był Mitkowas. Dygnitarz, który uczestniczy nocą w wyścigach ulicznych. Dlaczego zagraniczny urzędnik przyjmuje łapówki od familii? Prowadzi ligę wyścigów zwaną diamentowym blokiem. To była koperska za ustawienie zarówno. Tobie też o to chodzi? Wasiliew to pozor. Chcę dorwać... Jego szefa kolekcjonera, tak. Łapóweczka. Ucisz się trochę. Mechanik. I to by było na tyle. Przekupują jakiegoś mechanika, czyli co, mają zboostowane auto? Albo będą mieć. Pięć misji, pokcząp. Oby były jak najdłuższe, odbyłem ucieczkę. Tak jak już mówiłem, gdzie teraz. Chodźcie, panie. Robisz wrażenie na odpowiednich ludziach. Mam dla ciebie nową puchę. Zainteresowana małą ucieczką? Brzmi ciekawie. To chciałem usłyszeć. Wysyłam na miary. Dobra. To lecimy na kolejną misję. Zaczyna mi się to wszystko nie podobać tutaj. Tak, mają 3 ligi... Nie, teraz przynajmniej nie chcę. Mają 3 ligi przekupione, z którymi prawdopodobnie po tej części fabuły będziemy się mierzyć. No i co, tam będziemy się ścigać z jakimiś zboostowanymi ultraautami? Nieważne, i tak wygramy. Nie lubię uników w ostatniej chwili.
odmówię. Chyba. Pracujemy dla familii, to czemu mam uciekać? Nie mają policji kupionej? Znaczy nie wiem, wzięcie w waszym filmie chyba. No chyba po pier... Hawkchamp. Czyli teraz będą mi wyłączać auta. Mają skyhammery w radiowozach. O, Jimmy, nareszcie! Ja mówiłam, że chcą tylko pogadać, przysięga! Więc pracujesz teraz dla familii, ty podstępna gnido? A my nie? No właśnie. Jesteś ich kierowcą. No tak, racja. Just stupid. Teraz mają skyhammery w radiowozach. Pochczam. Wirt, dobrze. Ja 10 km. To powinno być szybciutko. Ej, ej, ej. Ej, dobrze. Auć. Auć. Tak jest, jeden z głowy. W sumie szkoda, że tutaj nie ma tego paska życia samochodu. Pracujesz teraz tak dla jak kwicie. Przecież chcieli cię wysłać do paki. To był test. Zdałam. Dostałam awans. Ha, to chyba ty powinnaś mi dziękować. Nie przeginaj, Jimmy. Au. Au, co oni tam robią w tym aucie? The fuck? Oj, widziałem na mapie, ale nie zdążyłem uniknąć. Kurczatki! I co teraz? Chciałem teraz zrobić? A. Aha. Dobra, ludzi. No w chwili na przykład byśmy się już drobny mak, ale... Ale to nie jest Need for Speed Heat. Tylko payback. No super. Czyli nasze auto faktycznie jest niezniszczalne. Nawet jak wyrwiemy kolczatkami, no to mamy kurde zapasowe opony. Schowane w felach. W felgach. Nie. Ja muszę patrzeć na mapę. Częściej na to wychodzi. Bo widziałem na mapie, że coś jest. Auć. Ale nie byłem pewny, co to. A ten żółciutki, no właśnie. Żółty to jest ten z wyłącznikiem. Dobra, na razie to mnie żaden z nich nie dogonił. A teraz. Ale no trzeba będzie w nich walić. What the fuck? Już są tak zdeterminowani, że pojadą za mną wszędzie. Dobra, czekamy. 1,5 km. Już powinni sobie odpuszczać. A my uciekliśmy, Jimmy. Oj, oj, oj. Tam jest. Tunel. Już myślałem, że mogę na skróty. Nie ma, nie widzisz mnie, policja. Dobra. Fajna ucieczka. Teraz odstawiam pewnie Jimmy'ego. Gdzieś. Zmywam się stąd. Ty kupy, kupek. Nie zrobi mi lepsza karta, nie ma opcji. No i teraz gdzie? Pewnie zaś do miasta. No, trafiłem. Jesteśmy bezpieczni, odwiozę cię. Dzięki, Miller. Żeby Miller mi Jimmy, robimy to po raz ostatni. Rozumiem. Więcej z tobą nie rozmawiam. Nawet jak będziesz umierał i zechcesz, żebym powiedziała twojej żonie, że ją kochasz. Ale ja nie mam żony. Jesteśmy kwita. Jasne. Co ty robiłeś w tym kasynie? Dlaczego mnie pytasz? Sprawdzam cię, Jimmy. Aha. Kogo mam pytać? Kasyno nie chce się podporządkować familii, więc wysłali mnie, żebym osłabił ich wartość rynkową. Ukradł gotówkę, wszczął alarm, wystraszył klientów. Przygotowanie pod wrogie przejęcie.
Czyli zaczynają grać na ostro. Dobrze wiedzieć. Ale fajnie się jedzie tak po prostej. Ustaniem. Oj! Dobrze, tym razem zdążyłem. To nie jest ta miejscówka, gdzie my mieliśmy, nie? Nie, pomyliłem się, ale podobna. Podobne miejscu Taylor mieszkał na początku. Nie jesteś fachowcem, Miller. Wiesz? Cała ja, cholerna profesjonalistka. Hej, Jimmy. Uważaj na siebie. Za każdym razem ta ikonka się zmienia. Co teraz, co teraz? Dobra jesteś, panienko. Chyba jesteś gotowa na poważne zadania. Chcemy, żebyś woziła jednego VIP-a. Masz tylko słuchać, co mówi i nam meldować. Jasne? Teraz robię za kierowcę Ubera. Wysyłam ci na miary. Jak zostałem Uberem? Need for Speed Payback. W ogóle dajcie znać, jak wam się podobają takie odcinki ze Speedcrossu. Tak jak poprzedni podajże. I te z DLC. Nagrałem to, żeby, no nie ukrywam, pokazać wam, jakie są inne misje poza tymi głównymi Paybacku i żeby troszkę przedłużyć tę serię. Bo tak to niewykluczone, żebyśmy skończyli już na 20 odcinku, a teraz mamy 20. Nie, sorry, wybiegam za bardzo w przyszłość, bo nagrywam to różnie. Ja mogę wam powiedzieć, mały spoilerek, że 20 odcinkiem będzie finał Speedcrossu. A ten odcinek to będzie 17, bodajże. Chyba tak. No i jeszcze zostało nam przynajmniej 5 odcinków. Dobrze. VIP. Jakiś VIP. O, chyba pamiętam, kto to będzie. Niestety, chyba pamiętam. To będzie nasz przyjaciel z kasyna. Weir. 200 metrów bez przerwy, dobra. Spróbuję. No, trafiłem, dobra. Sorry, tym razem akurat pamiętałem. A teraz się trochę pośpiesz, dobrze? Dlaczego? Co jest grane? Bo tak mówię, a ty masz się słuchać, więc jazda. Dobrze, dobrze, jedymy. Come on, give me sterowanie. Jedziemy do miasta. Ja pierdolę. Dobra. Ty tu rządzisz? Tak, tak, ja tu rządzę. O, coś mówicie? Nie jest dobrze. Zamknij się. A co ja powiedziałem? No. Powiedziałeś, że nie jest dobrze. Niezły początek. Spokojnie, a jest dobrze. Jeszcze o, o. Aha. Aha. Dzięki. To ja. Tyler mówił ci o mnie coś ciekawego? Tyler? Jaki Tyler? Nie umiesz kłamać, Jessica Miller. Nie martw się. Nie sypnę cię. A więc wiesz, kim jestem? To mam mnie wytrącić z równowagi? Taki miałeś plan, tak? Tak. Pewnie, że wiem. Wiem wszystko o waszej trójce próbujących ocalić miasto ulicznych kierowców. Szkoda, że nie zwalczacie światowego głodu, kręcąc pączki na parkingu w Mogadiszu. Czy Tyler i McAllister wiedzą, ile wysiłku kosztuje cię udawanie, że ci zależy? To musi być męczące. Czego ty ode mnie chcesz? Chcę, żebyś mi pomogła rozstrzygnąć zakład. Jaki zakład? Że na pewno nie dojedziesz na czas. Pokonaj mnie, to powiem ci coś ciekawego. Nie ma problemu. Na skąd pewno pomysł, nie przegram. Jest coś, co mnie zainteresuje? Wiem, gdzie będzie jedna z fur kolekcjonera w święto Fortune Bar. I co z tego? A jeśli powiem, że jest tam sprzęt, którego chce Raf i twoja ekipa? Nawet jeśli to prawda, nie dam rady się do niego zbliżyć. A, Jess, wieczna pesymistka.
Kolekcjoner to niepoprawny szpaner. Będzie chciał się nim przed wszystkimi popisać. Zagrać na nosie swoim wrogom, a konkretnie mnie. Dobra, zgoda. Gdzie? No, spokojnie, Jessica Miller. Najpierw wygraj za mnie. Przyjrzałem, że wygrałem. Wiesz, że familia chce, żebym cię szpiegowała. Co mam im mówić? Powiedz, że rozmawiałem przez telefon o sprzedaży kasyna i że byłem wkurzony. Myślisz, że uwierzą? Tak, oczywiście. To właśnie chcą usłyszeć. Powiedz mi, pośredniczko. O, dało mi się ten brief. Wiesz, co to za jedno? Tak bardzo, jak mnie to wkurza. Nie. No proszę, mam coś na potężnego Markusa Weyra. Tyler jest zabawniejszy. O ile w ogóle jest zabawny. Znam takich jak ty, Markus. Jeśli wykiwasz Tylera, zapłacisz mi za to. Serio? I niby jak chcesz to zrobić? Nie wiem, ale jak już coś wymyślę, to popamiętasz. Ciekawe. Dobra, Weir, nie cwaniakuj, mów, gdzie będą te fury. Bo tak mi się fajnie jedzie. Normalnie pieprzyłbym się w coś. Tak bezbłędnie to chyba jeszcze w serii nie jechałem. Niemalże, ale nie walnąłem w nic. Nie walnąłem. Przegrałeś zakład. Cyk, dobra, przynajmniej żetony troszeczkę nam przybędą. Na tą korwetę. Gimme information. Jesteś mi coś winien. Tak. Pozłacany merc klasy G kasyno Carnaval. G klasa, ha. Facet ma naprawdę specyficzny gust. Interesy z tobą to przyjemność, Jessica. Jess? Pogadałaś sobie z naszym kolegą Markusem? Skąd ty zawsze wiesz, co robię? Czy Wei coś o mnie mówił? Tylko, że nie wie, kim jesteś i to go wkurza. Dobrze, spadnij do mnie. Rap! Chyba odkryłam, gdzie familia zawozi ten prototypowy sprzęt. Zainteresowany? Może. Gdzie? Kolekcjoner organizuje pokaz w kasynie w święto Fortune Valley. To jest jednorazowa impreza. Jesteś genialna. Czyli będziemy robić napad w najbliższej misji. I już niestety wiem, jak się będzie nazywać ten odcinek. Przyszły. Nie. Przyszły to jest Speedcross. No, 19. Że do familii przylatuje VIP z zagranicy. Inwigila. Dobra. Dobrze. Dalej badamy, o co tu chodzi. Ileż tyle obiektów. A. Nie. Ja nie chcę uderzać właśnie w żadne obiekty. Miller, familia spotyka się z VIP-em z zagranicy. Dopilnujemy, żeby wzięli cię na szofera. Jak chcesz to zrobić? Najpierw musimy się dowiedzieć, jaki jest plan. Trzymaj. Co to? Odbiornik krótkiego zasięgu. Ruszaj w te miejscówki familii. Podłącz się i jedź dalej. Jasne. O maga, znowu hakujemy. Gdzie tu mamy bliżej? Tu. Lewo. Gdzie chcesz, żebym najpierw pojechała? Nieważne. Po prostu odskocz wszystkie i załatw to szybko. Jesteś pewna, że ludzie na Waro tam będą? Już tam są. Dobra, zobaczmy, czy to działa. Wyląduję na terminalu dla VIP-ów Rift. Dopilnuj, żeby ktoś go odebrał na czas. Jasne. Kto ma go wozić? Ty wybierz. Tylko sprawdź go. Jak nawalisz, kolekcjoner urwie nam łby. To chyba dobrze.
nie dla niej. Dobra. Lepiej się stąd zawinę, zanim mnie zauważą. Nie zauważą. Wiem, skąd go odbierają. Shit. To była strefa driftu. Miej oko na tym. Się popieprzyło. A jeszcze nie. Oj, nie laguj, nie laguj. Cyk. Stop. Zobaczmy, czy dowiem się czegoś ciekawego. Auta są w drodze. Tym razem nie możemy stracić sprzętu, jasne? Mielibyśmy jeszcze tego Kenny. Jesteś tuż, tuż, Jazz. Ale już jestem żywy. Na luziku. Ciekaw jestem, co z tego ostatecznie wyniknie. I wyłączniki, coś tam było. Fuck. Znowu może być problem. Dobra, podłączmy się. Ta dziewczyna, co jeździła ostatnio na Navarro, jest dostępna? Chyba tak. Trzymaj ją w pogotowiu, gdyby plan A nie wypalił. What the fuck? Gdzieś się? Co jest? A więc jestem planem B. Jasne. What the fuck, man? Jestem druga w kolejce do wożenia tego VIP-a. Dobrze. Kto jest pierwszy? Takiego baga jeszcze nie widziałem. No też nie. Może uda nam się sprawić temu komuś mam. Dobra, posłuchajmy. Komasi sama jest w drodze. Dopilnuj, żeby wszystko było gotowe. Oczywiście. Ugościmy go po królewsku. On jest kimś znacznie ważniejszym, Mino. To nasza przyszłość. Rozumiesz? Nie, to się nie odbaguje. To szef Liny, kolekcjoner. Lepiej się zwinę, zanim mnie przyłapie. To idziemy sobie tak, że... Czy nazwisko Kobashi coś ci mówi? Kobashi? Ciekawe. To Kobayashi. Jest ten VIP z familii. To może być dojście do kolekcjonera. Au, au. Dobra, Gites. No. What the fuck, man? Przynajmniej odgliczowało mi Jazz, ale... Zobaczmy, co my tu mamy. Jak się do niego zwracać? W ogóle się nie zwracać. Kobashi nie lubi gadać z kierowcami. I mówisz, że przywiezie udoskonalony chipset? To nie twoja sprawa, Holtzman. Holtzman. Mam to, czego szukałam. Czyli eliminujemy Holtzmana. Jak asasyn. Podszywamy się za kierowcę. Ostatni raz, bo pewnie to będzie już nasza... Ostatnia misja jako kierowca familii i dowiadujemy się jakichś dziwnych mam rzeczy. Mam nazwisko. Pierwszym kierowcą jest ten palant z kompanii ryzykantów, Holtzman. Zaraz się zajmiemy, zaraz, spokojnie. Daj mi się depnąć. Dobrze. Dopilnujemy, żeby coś mu wypadło. Powiedzmy, jakaś sprawa rodzinna. Spodziewaj się wkrótce telefonu od familii. Hej, panienko, mam dla ciebie robotę przy wożeniu VIP-a. Szybko poszło. Co takiego? Nic, wyślij mi ten adres. No, Jazz, byś się teraz, kurde, wyrąbała. Przewiezienie swojego VIP-a, Kobashiego, dobrze. Unikaj kolizji w 30 sekund. Dobra, luz. 30 sekund, to niewiele. Ale nie mam miniaturki, kurde bele. Ty nie jesteś Holtzman. Gdzie jest Holtzman? Pilna sprawa rodzinna. Zastępuję go. Dobrze. Zawieź mnie pod ten adres. Tylko szybko. Dobra, Kobayashi.
Nie zejstraj się. Jak szybko ma być? Zachwyć mnie. No problem. No dobra. Jak ja tu mam czystą... Oni to specjalnie zrobili. Czysta jazda, tu dups, zablokowany. Sprawiam wrażenie, jakbym miał ochotę na rozmowę? Chciałam tylko zagadać. Nie mogę się doczekać samochodów bezzałogowych. Aha. Introwertyk. No trudno, to sobie z nim nie porozmawiamy. Tu Kobashi, jestem w drodze. Mamy przeprowadzić auto? Jeszcze nie. Ten wóz to teraz moje ubezpieczenie na życie. Powiedz nam kiedy. Dam ci znać, jak będę w kryjówce. No, nieźle. Kontynuuj. Co mam kontynuować? Nie, gra komputerowa. Wreszcie ucichłaś. Tak lepiej. Nasz klient, nasz pan. Widzę, że nie jesteś z familii. Familia woli swoich zbirów. Ten pych i posłuszny. Dla kogo pracujesz? Może dla jakiegoś wroga kolekcjonera? Dla nikogo nie pracuję. Nie wierzę ci. Już prawie. Tak trzymaj. Jasne. Kurde bele, jest zbyt inteligentny ten Kobayashi. Jesteśmy na miejscu. I nawet szybko. Chciałeś, żebym... Oj, bok. Chciałeś, żebym cię zadziwił. No to proszę bardzo. Here you go. Jestem na miejscu. Powiedz familii, że mogą przenieść przesyłkę do magazynu. Wątpię, że to jest koniec misji, jeżeli powiedział nam, żebyśmy powiedzieli coś tam familii. No. Pozdrów swoich prawdziwych szefów. Powiedz im, że wkrótce się spotkamy. O tym mówiłem, że to może być ostatnia misja. Jako kierowca familii. Wysadziłam już VIP-a. W sumie kazał cię pozdrowić. Co to znaczy? Wie, że jestem przeciwko familii. Moja przykrywka jest spalona. Cholera. Nie mogę ci więcej dawać zlecenia familii. Shit. Czego się dowiedziałaś? Ten drugi samochód? Zabierają go do magazynu. To mnie nie obchodzi. A mnie tak. Jadę tam. Lepiej nie. Moja przykrywka nada się jeszcze na jedną akcję. Zobaczę, gdzie zabierają ten wóz. Nie rób tego, Miller. To rozkaz. Tak. Nie przepadam za rozkazami. No właśnie. Dlatego rozkazów się nie daje, Jess. Oj. No dobra. Rzućmy okiem. No. Aha, czyli będziemy spieprzać. Nie. Ma wystarczająco dużo pieniędzy. Nie muszę się zakładać. A ty kto? Kobashi dał zielone światło na przeniesienie auta do magazynu. Co? Przecież kolekcjoner chciał je wystawić w terminalu Rift na święto Fortune Valley. On... no... ale... na pewno? Jakiś problem? Opowiedz mi o tym magazynie. Cholera! Oj, zaraz przez ćwierć mapy spier... A, fajnie. Coś pomyślała, Jess. Ktoś mówi nie, to rób tak. Oczywiście. Oj, na drift. Kurde, to musiało boleć. Czyli oba samochody będą... na jakiejś tej wystawie. No dobra. To oba spierdzielimy. Odpierdzielimy. Znaczy pożyczymy, przepraszam. Przejęzyczyłem się oczy. Oh, fuck. I zaś je widziałem. O, a czekajcie. Ha. Tak się kontruje kolczatki. Akurat była po drodze. Stacja benzynowa. O nie. Czemu oni sobie nie przebijają okon?
Dobra, czyli zaczynałem grać ostrzej. Odezwij się, Miller. Kobashi spalił moją przykrywkę. Familia nasłała na mnie gwint. Mówiłam ci, nie ryzykuj. Ale przynajmniej wiem, gdzie będzie samochód Kobashiego. Samochód nie jest ważny. Więc moja ekipa może go przejąć. Proszę bardzo. No i jest plan. A najbliższą misję fabularną. Dobra, tam, weź. Out. Czy gdzieś tam ten z wyłącznikiem był? Dobra, sam się rozmawiam. Tak jakiś spokojny ten pościg. Poza tym, że przypije samochód NPC-tów. O! Taranuje. Weź ty spierdzielę. Przekupiony policjancie. No dobrze. Czyli tak, mają wyłączniki. Zaraz jeszcze będą taranować, kurde. No. Jakieś tam chipsety w samochodach. Czyli będą mieć jakieś zboostowane auta. To teraz to będzie dopiero jazda. Teraz to będziemy dosłownie walczyć o życie. To nie tylko przez ucieczki. Ale Tyler i Mac też będą musieli uważać. Jeżeli te ciuliki z tych trzech ekip są przekupione. Co oni na to? Dalej nas ścigają. Jeszcze 2 km i sobie odpuszczą. No, kilometr w zasadzie. Tak mniej więcej kilometr przed punktem zbornym odpuszczają. Tak. Nie wyleć. No. Ujedzie dalej, no. Czemu miałbym nie jechać? No, odpadamy z pościgu. Odpuszczacie sobie. Nie odpadacie z pościgu. Okej. Dobra, finish ta ucieczka. Oj, fuck. Dobra. No to chyba na tyle w tym odcinku z ucieczki. Chyba, że jeszcze musimy gdzieś pojechać. Come on. Dawaj. Coś jeszcze? Chyba nie. Kobashi, misja wykonana. No ten Kobayashi... Sprytny ziomeczek. Diablo, fajnie. Jaguar. Good. New mission. Zgubiłam glinę. Wszystko gra. Twoja przykrywka jest spalona i nadal nie wiemy, dla kogo pracuje Kobashi. Nie powiedziałabym, że wszystko gra. To co chcesz zrobić? Przyczaić się na jakiś czas. Dam znać, jak obmyślę następny ruch. A w tak zwanym międzyczasie... Aha. Święta. Dobra, ale to w następnym odcinku już zrobię. Tak zwanym międzyczasie my sobie będziemy... No być.
Mam ciekawego, nie. Nie będę przedłużał, już ten odcinek i tak będzie długi. Dobrze więc, widzowie. Następny odcinek będzie wbrew pozorom dosyć krótki, najpewniej. Z powodu tam samej misji fabularnej. No i prawdopodobnie to już jest ostatnia prosta tej gonitwy. Dobra, dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że spodobał wam się ten odcinek. No i... trzymajcie się. Cześć widzowie. Do następnego. Yo.